Witajcie kochani w tę przepiękną uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzisiaj Matka Boża ma dla nas ważną wiadomość. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Rozważając to słowo, zobaczyłam przepiękną scenę. Majestat, ogrom, boskość Boga samego i ona, maleńka, człowiek. Każdy z nas, taka kropeczka. I okazuje się, że ten majestat zniża się do każdego z nas i woła: idź w moim kierunku. I Maryja to zrobiła. Nie bała się niczego, bo zaufała. Człowiek, ja i ty, zaczynamy iść w kierunku majestatu, aby z nim zamieszkać na zawsze. Dlatego, kochani, dzisiaj pomódlmy się o tę łaskę, abyśmy ruszali w tę drogę każdego dnia, w kierunku majestatu, w kierunku ogromu, piękna i przede wszystkim niezmierzonej miłości Boga, Jego otwartych ramion. My wyruszamy w tę drogę. Maryjo, podajemy Tobie rękę, poprowadź nas. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, Matko dobrej drogi, módl się za nami. No to kochani, ruszamy.